Witam was, moi drodzy, jestem Zygfryd Kuła, to są klocki, które się nie liczą, nie mają znaczenia, czy jakoś tam już w sumie nie pamiętam, jak to mówiliśmy. W ostatnim odcinku byliśmy na takiej śmiesznej mapie, której nie umiałem przejść, więc była śmieszna, naprawdę. Normalnie wszyscy się pewnie śmiali do rozpuku, tylko nie ja. Po nagraniu przeszedłem tą mapę za... Co to było? Zygfryd, ty głupcze. Za trzecim podejściem, a potem w końcu, więc naprawdę, no jestem genialny. Przewiercić to. Fajnie, że sięgam. Mam za krótkiego wiertła. No świetnie, rozwalić to będzie naprawdę bułka z masłem. Ominąć te cholery to też. Ale jakoś się udało. Ha, kto by pomyślał. No. No, tam nic nie zrobię. Muszę pewnie coś tutaj. O, i tu mam jakiś klas. Wow! Diamenty! Dobra, więc tak. Właśnie mam diamenty tu. Tu drewienko, niech będzie tu i tu. O, nie to! I piaseczek, i drewienko, i tak. Dobra. O! Teraz pytanie tylko brzmi, jak ja to mam przenieść. Dali mam wysadzić dynamitem? Tak bym wnioskował z tego. Albo wysadzić dynamitem, albo bym spuścić piach na głowę. To takie dwie opcje tak właściwie. Spróbujemy wersji z piachem. Wydaje się, że tak byłem oszczędniejsza. Na jednego to podziałało. Teraz muszę tylko ten piach odzyskać. Dobra, jeszcze raz, ale już częściowo wiemy to jak. Tak, jestem mądry. Czyli teraz mam jakiś konkretny plan, bo w ostatnim nagraniu to była naprawdę porażka, no. No. Może nie powinienem był zdejmować tej blokadki, wtedy oni by się poruszali na mniejszej powierzchni. Ja bym miał większą szansę załatwić ich tymi spadającymi piaskowymi klockami. No to już teraz to już z tym nic nie zrobię. Zakładam, że oczywiście jak pakuję ten lodowy klocek tutaj, to nie lodowy ugaśni ogniki, tylko ogniki roztopią lodowe, a tego byśmy nie chcieli. Bo wodnych klocków to ja w tej grze jeszcze nie widziałem. Spróbujmy, czy w ten sposób to zadziała. Sukces. Teraz, żeby oczywiście nie zlamić, tutaj muszę chyba pamiętać, żeby dać tutaj jeden klocek. Ten klocek trzeba inaczej. Damy drewniany, o. Ja wam teraz pokażę dlaczego. Nie dlatego, że sobie tutaj, jakbym dał tylko jeden tam na ten róg, to by ten lodowy tutaj spadł, no i ja bym miał problem. Tak, to proszę bardzo, problemu nie ma. Prawie by tutaj nie ma. Dobra, trzeba go odzyskać, moment. Tak, świetnie. To wszystko już tak, żeby nie było. Każdy klok może się przydać. Ale gdzie jest ten lodowy? Tutaj. Dobra. Ja może wrócę na dół i tam tych dwóch brzdali rozwalę. W sensie, że zgniotę ich piachem. Tego pana potraktujemy dokładnie tak samo. Dobra, nieźle, zaraz jak oczywiście nie zwalę czegoś dokumentnie. Nawet mam szansę to przejść. Damy tak. Tu damy drewno, tu damy drewno.
piach nie powinien być łatwo palny, więc damy go tu i tu. Ten jeden niech sobie spadnie, to drewno też odzyskamy. Tu. Nawet mam szansę na sukces. Jasny gwint! Co za zamierstwo? Nie wiem, czy naprawdę nie wiem, czy mogłem to bardziej zlamać. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie. Że bardziej głupszej rzeczy zrobić nie mogłem po prostu. No ale... Co zrobić? Co poradzić? Nic! Nie zepsuj tego, nie bądź takim nubem. Nie spal się klockiem, ojejku. Jakim klockiem się nie spal? Być. Chyba nie zwróciłem uwagi, że jak stawiałem, to tam akurat ognik jakiś. Siegfried, ale ty jesteś głupi. Dobra, spróbujmy to zrobić tak. Nie. Nie ma tu żadnego ognika, dobra. I sukces, dobra, no teraz na pewno nie ma. Żeby znowu nie zapalić się momentnie. Stracimy ten kluska jak kupek. Żeby... O! Leciał ognik, dobra, pozbyłem się dziada. Tutaj tak. Tutaj tak. No i... się porąbały guziczki ze strachu, hehe. Tak, piachu. Drewniak. Piachu. Jaku, nie mieli śpiechem. Ha, ja muszę jeszcze tutaj zrobić jakąś blokadę. Patrzcie, że teraz dopiero zrobił sprawę, bo by ten lodowy klocek pojechał sobie do końca. No i to by raczej też nie było chcianego, że tak powiem. Dobra. To te piachowe sobie zostaną. Jak już nie przyjąłem sprawę, straciłem wtedy tego drewniaka. No nic, jakiś sukces jest. Zobaczmy, jak tam stoimy z czasem. No już koniec? O kurczę, jaka ekipa! Jasny gwint, uciekamy. Wydaje mi się, że to już jest koniec czasu. Że zacząłem nagrywać 8 po, jest 18 po. Tak więc... co ja mam tu zrobić? Podejrzyjmy sobie, tam jest takie coś. Tu mam tych ognistych brzdali jakoś ominąć. A nie, to tylko do skrzynki. Raczej muszę się dostać tu.
muszę otworzyć. Tu na bank muszę dać niebieski kamyk, ale muszę jeszcze tam do góry wleźć jakoś. Dobra, to kombinowanie będzie w następnym odcinku, który mam nadzieję, że chociaż w końcu któryś będzie lepszy. Na razie to mi idzie coraz gorzej z każdym odcinkiem. No ale no nic, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!